Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym codzienniku biblijnym. Dziś niedziela, więc rozpoczynamy nowy tydzień. I w ten tydzień wchodzimy ze Słowem Bożym z pierwszego listu Jana z 5 rozdziału. Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A na dzień dzisiejszy są fragmenty z przypowieści Salomona z 21 rozdziału. Kto podąża za sprawiedliwością i dobrocią, ten znajduje życie, sprawiedliwość i cześć. I z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Moi drodzy, co nas napędza do działania? Co chcemy osiągnąć? Jakie podejmujemy wyzwania w swoim życiu? Pewnie każdy z nas ma różne cele. Do czegoś dążymy, coś staramy się osiągnąć, wyznaczamy sobie różne cele, zarówno w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym, czasem w szkole. Mam nadzieję, że wielu z was jest zaangażowanych w swoich parafiach, a więc również w życiu parafii, w życiu wspólnot, w życiu kościoła. Szukamy różnych celów, różnych zadań i podejmujemy najróżniejsze wyzwania. I czym się wtedy kierujemy? Pewnie bywa różnie. Dzisiaj Słowo Boże pokazuje nam, abyśmy przede wszystkim szukali tego, co Bóg dla nas przygotował. Szukali Jego woli, Jego rozwiązań. Być może nie koncentrowali się tylko i wyłącznie na tym, co jest trudnością, wyzwaniem, ale patrzyli na to, że w każde z tych zadań nie idziemy sami. Idziemy z Bogiem, który jest większym, który jest silniejszy i który chce iść razem z nami i chce dać nam pomoc. Dlatego już kaznodzieja, mądry człowiek Starego Testamentu, wskazuje na to, abyśmy dobrze, czyli też mądrze wybierali. Mówi, kto podąża za sprawiedliwością i dobrocią, ten znajduje życie, sprawiedliwość i cześć. Jeśli kierujemy się Bożym Słowem, Jego wolą, wtedy jestem przekonany, że będziemy zmierzali w dobrym kierunku. I to zarówno w życiu prywatnym, rodzinnym, zawodowym, jak i w życiu naszych parafii, naszych wspólnot, całego naszego Kościoła. Nie bez powodu. Jezus Chrystus zachęca, mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Prośmy Pana Boga o to, aby dawał nam mądre serca. Tak jak Salomon, prośmy, aby dał nam serce rozumne, byśmy potrafili rozróżnić, co jest dobre, co złe i w którą stronę iść. Tak, abyśmy szli pewnie, pełni nadziei, pełni pokoju, że Bóg jest z nami i że zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to nasza wiara. Niech Bóg, który jest silniejszy niż wszystkie wyzwania, niż wszystkie problemy, każdego dnia dodaje nam otuchy. Niech nas wspiera, niech obdarza swoją mądrością, swoim błogosławieństwem, a Jego Święty Duch niech nas prowadzi. Dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa na cały tydzień. Zostańcie z Bogiem.